Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch otwiera drzwi dla rodziców najmłodszych dzieci zamieszkujących w gminach, w których nie ma instytucjonalnej opieki nad maluszkami. Na realizację organizacji takiej opieki rząd w swoim planie na bieżący rok kalendarzowy przeznaczył 60 milionów złotych. Start programu ogłosili dzisiaj poseł Jacek Niedźwiecki i radna Sejmiku Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz. Projekt ma za zadanie ułatwić gminom zatrudnienie pracowników do opieki nad dziećmi do lat 3. Tam, gdzie nie ma żłobków. 60 milionów to jest duża kwota. Na opiekuna będzie kwota 8 tysięcy brutto, natomiast na stworzenie miejsca do opieki 300 tysięcy złotych. Każda gmina, w której nie ma żłobka, może do tego programu aplikować. A takich gmin w województwie podlaskim jest niemało, aż 54. Najbliższe tutaj wokół nas, wokół Suwałk, to gmina wiejska Augustów, Barwów Kościelny, Nowinka, Płaska, ale też Giby, Puńsk, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rudka, Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny. Chcemy powiedzieć o tym, że każda gmina, która nie jest przygotowana inwestycyjnie, boi się procesu inwestycyjnego, może uzyskać taką szybką ścieżkę wsparcia. A mianowicie tych opiekunów może być dwóch na gminę, a na jednego opiekuna może przypadać od 5 do 8 dzieci. Jak poinformowano nas, termin składania wniosków o wsparcie na bieżący rok upłynie z dniem 30 sierpnia. Należy je kierować do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Najnowszy program kierowany do gmin nieposiadających opieki instytucjonalnej nad najmłodszymi dziećmi jest uzupełnieniem znanego już rozwiązania Aktywny Maluch. Program ten od dawna realizowany jest w Suwałkach i efekty są widoczne. W mieście, jak zauważył radny Karol Korneluk, powstało wiele miejsc żłobkowych. I powstają kolejne. Teraz powstają 123 dodatkowe miejsca żłobkowe. Udało się pozyskać większe dofinansowanie na utworzenie jednego miejsca w tym projekcie Aktywny Maluch. A program Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie jest skierowany do tych gmin, które nie chcą takich dużych procesów inwestycyjnych. Sposobów na stworzenie miejsc żłobkowych jest wiele. Nie zawsze konieczne jest wybudowanie nowego obiektu, uważa Anna Naszkiewicz. To może być sala w przedszkolu, to może być mieszkanie prywatne dostosowane do tego. No, jeżeli bierzemy pod uwagę 5 dzieci do 8 na jednego opiekuna, przy dwóch maksymalnie na gminę, to jest 16 dzieci. Więc to wydaje mi się, że są tak duże pieniądze, że gmin nie stać na przystosowanie chociażby jednej sali czy dwóch sal za takie pieniądze. Wobec gmin nie będą stawiane szczególne wymagania. Zdaniem posła Niedźwieckiego wystarczą.